Prawie tak samo wyglądał prawy brzeg Wisły w Płocku tego 1886 roku, kiedy po raz pierwszy siostra zakonna Maria Franciszka Kozłowska przypłynęła statkiem z Warszawy do Płocka. Przybyła tu z polecenia ojca Honorata Koźmińskiego, założyciela i opiekuna duchowego wielu ukrytych zgromadzeń zakonnych, po to, żeby w tym mieście zbadać warunki dla zorganizowania domu płockiego Zgromadzenia Sióstr Ubogich Świętej Matki Klary. Pejzaż troszkę był inny, nie były drzewa ukwiecone tak jak dzisiaj, ponieważ był to listopad, ale ten brzeg w niczym nie zmienił się od tamtego czasu. Jest taki sam jak 125 lat temu. Uwielbiacie Pana, uwielbiacie Pana, ludzie chcą wbijące dzwony. Pani na kolana, pani na kolana, przed nim ludu utrudzony. Ono suszy Twoje łzy, on ratunkiem będzie Ci. Tu Jego stóp, Panie, tu Jego stóp, Panie, brzuch niezwyciężony. Płockie osiedle Rybaki, w XIX i do połowy XX wieku osiedle tętniące życiem. Tutaj odbywał się cały handel żeglowny. Wzdłuż nadbrzeża portowego po prawej stronie usytuowane były na pontonach liczne magazyny, do których przywożono i z których wywożono towary dla zaopatrzenia nie tylko miasta Płocka, ale całego północnego Mazowsza. Przeprawą na drugi brzeg radziwski był most pontonowy, który znajdował się na wysokości dzisiejszego mostu drogowo-kolejowego. Natomiast po lewej stronie, ledwo widoczny za drzewami, budynek z dwoma kominami otynkowanymi, to dawny kapitanat portu rzecznego w Płocku. Po przybyciu do Płocka mateczka zatrzymała się w tym oto budynku położonym u zbiegu ulic Więziennej, dzisiaj Sienkiewicza i Tumskiej. Mieściła się tutaj gospoda chrześcijańska, która za niewielką opłatą oferowała zatrzymującym się tutaj podróżnym skromny posiłek oraz niewyszukane miejsca noclegowe. W tym budynku mateczka zatrzymywała się dwukrotnie. Znajdujemy się na ulicy Sienkiewicza 24, dawniej Więzienna 4, przed kamienicą należącą do państwa Mikołaja i Florentyny Rudnickich. Pani Florentyna Rudnicka ofiarowała Zgromadzeniu Siostry Marii Franciszki pomieszczenia na klasztor. Pomieszczenia te położone były po prawej stronie od wejścia, te trzy widoczne okna. Siedzibę tutaj swoją miało zgromadzenie przez okres jednego roku do 1888. Będąc w Nowym Mieście nad Pilicą u ojca Honorata Koźmińskiego, mateczka spotkała się z panem Bronisławem Sujkowskim, mieszkańcem Płocka, właścicielem kamienicy, na której tle stoję. I on ofiarował się na przeciąg jednego roku dać pomieszczenie dla klasztoru,
i zgromadzenia również w sposób nieodpłatny. I tutaj od roku 1888 do 1889 była druga siedziba Zgromadzenia Sióstr Matki Marii Franciszki Kozłowskiej. Stoimy przed kamienicą na ulicy Grodzkiej 14, należącą kiedyś do Juliana Niemiatowskiego, ale bardziej znaną jako kamienica Kempnerów. Tutaj przez okres jednego roku, od 1889 do 1890, mieściła się siedziba Zgromadzenia Sióstr Świętej Matki Klary. To była pierwsza siedziba, kiedy siostra Maria Franciszka musiała płacić czynsz dzierżawny i wynosił on tutaj rocznie 300 rubli w srebrze. Na Starym Rynku, pod numerem 6 w kamienicy Józefa Grabowskiego, Zgromadzenie Sióstr Matki Marii Franciszki Kozłowskiej zatrzymało się na dłuższy okres czasu, bo funkcjonowało tutaj przez 4 lata. W tym czasie, kiedy zgromadzenie tutaj istniało, siostra Maria Franciszka otrzymała w kościele świętego Jana Chrzciciela objawienie o Bożym Miłosierdziu. Było to w roku 1893. Kościół świętego Jana Chrzciciela ma dla mariawitów i mariawityzmu wyjątkowe znaczenie. W tym to kościele przed obrazem Matki Boskiej Anielskiej w dniu jej święta 2 sierpnia 1893 roku założycielka Zgromadzenia Płockiego Sióstr Ubogich Świętej Matki Klary, później przekształconego w Zgromadzenie Sióstr Mariawitek, miała przeżycie mistyczne, które nazywa się dziełem Wielkiego Miłosierdzia. W czasie mszy świętej Pan Jezus objawił jej swoją wolę ofiarowania światu tego ostatniego dla wszystkich ludzi ratunku, jakim jest dzieło Wielkiego Miłosierdzia, polegające na oddawaniu czci Jezusowi ukrytemu w Przenajświętszej Eucharystii i Matce Bożej pod wezwaniem nieustającej pomocy. W dziele tym Jezus Chrystus mówi, że ponieważ istnieje wielkie zagrożenie dla Kościoła i wiary, tak jest niezbędna, nieustająca pomoc Maryi. Objawienie to dało początek ruchowi religijnemu odnowy religijnej zwanego mariawityzmem. Tu w Płocku się narodziło i tu w Płocku i na ziemiach polskich Królestwa Polskiego do tej pory istnieje. Widoczny w tle kościół świętego Bartłomieja był kościołem parafialnym dla zgromadzenia, a także dla całego miasta Płocka. Znajduje się tu dar mateczki dla tego kościoła, mianowicie ręcznie haftowany obraz Matki Bożej nieustającej pomocy. Niepojęty w swej mądrości, święty, święty Bóg miłości, śpiewaj Panu Ziemią. Sytuacja finansowa zgromadzenia powodowała częste zmiany zakwaterowania. Kolejną taką siedzibą zgromadzenia była ta znajdująca się w domu Karola Szulca na ulicy Bielskiej 9. Bardzo niekorzystne usytuowanie dla zgromadzenia, ponieważ w parterowej części budynku znajdowała się restauracja z wyszynkiem. Zgromadzenie znalazło swoją siedzibę po lewej stronie od bramy wjazdowej, na drugim piętrze wraz z możliwością korzystania z poddasza. Tutaj zgromadzenie istniało 2 lata, 1894-96, po czym przeniosło się już do budynku na ulicy Dobrzyńskiej. Na miejscu, gdzie teraz znajduje się widoczny za moimi plecami budynek, istniał dom parterowy. Własnością był pana Wawrzyńca Rudzińskiego.
od niego to właśnie matka Mateczki, Anna Kozłowska, później w zakonie sióstr Maria Witek, siostra Hortulana, nabyła ten dom na potrzeby zgromadzenia swojej córki. To była szósta siedziba zgromadzenia sióstr Klarysek, ale pierwsza dopiero we własnym budynku. Znajdujemy się na tyłach klasztoru mariawickiego w Płocku, położonego przy ulicy Kazimierza Wielkiego 27, a dawniej Dobrzyńska 27. Tę posesję, składającą się z ogrodu oraz budynków mieszkalnych, zakupiła mateczka w 1902 roku na potrzeby własnego zgromadzenia sióstr. Budynek główny to był dworek klasycystyczny z dwiema oficynami, prawo i lewą, które połączone były parterowymi łącznikami z dworkiem. Dworek był niewielki, składał się z niewielu pomieszczeń. Głównym to był salon, największym pomieszczeniem. Aktualnie w tym pomieszczeniu znajduje się prezbiterium z wielkim ołtarzem. Jeżeli byśmy weszli teraz do wnętrza, to z dworku zachowały się po lewej stronie dwa pokoje mieszkalne. One były kiedyś zajmowane przez biskupa Michała, a po prawej stronie również dwa pomieszczenia mieszkalne, które służyły dla celów mateczki. W pierwszym pomieszczeniu ona mieszkała, w drugim pomieszczeniu znajdowała się jej osobista kaplica. Budowa klasztoru i całego obiektu sakralnego trwała 3 lata i w 1914 roku odbyła się konsekracja całego zespołu. Był to czas trudny, czas I wojny światowej. Mariawici mieli wielkie trudności z dostaniem się do Płocka, by wziąć udział w tej uroczystości. Ale trzeba przyznać, że masy ludu wtedy tutaj do Płocka zjechało. W 1914 roku wojna sparaliżowała niejako działalność mariawitów tutaj, nie tylko w Płocku, ale i w Polsce. Ale za niedługi czas, w roku 1920, kiedy rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka, bolszewicy dotarli tutaj na tereny klasztoru i tutaj przeprowadzali bardzo często rewizje nocne pod pozorem, że siostry zakonne ukrywają polskich obrońców Płocka. Były to dni pełne grozy, ale mateczka wówczas w modlitwach do Jezusa Chrystusa poświęciła swoje życie całe za spokój sióstr, klasztoru, miasta i kraju całego. My, mariawici, uważamy, że Pan Bóg modłów jej wysłuchał i to było jak gdyby powtórzenie cudu nad Wisłą. Po złożeniu tej ofiary z siebie rzeczywiście bolszewicy z Płocka ustąpili. Wszystkie te przeżycia, których doznała nasza założycielka, święta Maria Franciszka Kozłowska, odbiły się na jej życiu. Nigdy zresztą zdrowia dobrego nie miała, ale po tych przeżyciach, a zwłaszcza po tej wojnie polsko-bolszewickiej,
polsko-bolszewickiej i tutaj nękaniu mieszkańców nieustannie przez wojska bolszewickie, mieszkańców klasztoru, zapadła na zdrowiu i w niedługim czasie, bo w rok potem zmarła. Pochowana została w podziemiach klasztoru, w specjalnie wybudowanych katakumbach. Nagrobek tam dla pamięci potomnych sporządzono. Ślot jest anielski do Boga na ślot, z nas jutro się jasne poczyna. Od zmroku ku światu rozpoczął się zwrot. Drużyna mateczki, drużyna. Od zmroku ku światu rozpoczął się zwrot. Drużyna mateczki, drużyna. Nie wierzmy złym ludziom, że grzech musi być, że szatan na skrzydła podcina, bo w Boga królestwie pragniemy tu żyć. Drużyna mateczki, drużyna, bo w Boga królestwie pragniemy tu żyć. Drużyna mateczki, dziesięciowiekowy Płock, pysznie położony na Wysoczyźnie Nadwiślańskiej, mający wiele bogato zapisanych kart swojej historii, tej dawnej i tej najnowszej. W najnowszych czasach jednak związany jest nierozerwalnie z mariawityzmem, który tu z woli Bożej powstał, rozwijał się i trwa. Jego twórczynią była święta Maria Franciszka Kozłowska, założycielka obu zgromadzeń mariawickich i tu spoczywająca w płockiej świątyni.